Przyjaciele, w takich czasach jak dzisiaj wiele osób podchodzi do nas i pyta się, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Dlaczego Bóg nie wleci w Putina, nie zrobi porządku? Ludzie tak myślą i takie pytania zadają. Mam dla was odpowiedź na to. Dlatego, że Bóg działa przez człowieka tutaj na ziemi. Bóg objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Przyszedł na ziemię jako człowiek. Przyszedł na ziemię. Wykonał zbawienie. Umarł za twoje grzechy. Dlatego, że bez Jezusa niestety człowiek na ziemi tutaj nie ma żadnego kontaktu z Bogiem. Ale Jezus to nie jest żadna forma religii. Jezus to nie jest to, że cię ochrzczono. Jezus to nie jest to, że masz krzyżyk na szyi, przyjacielu. Jezus jest żywy, realny Bóg. I Jezus powiedział do człowieka, który do Niego przyszedł, że jeżeli nie narodzisz się na nowo, potrzebuje każdy człowiek być narodzony na nowo. Ja się urodziłam na nowo. Co to znaczy? To znaczy, że narodziłam się z Ducha Bożego. Zamieszkał we mnie żywy Bóg. I ten Bóg dał mi nowe życie. Żywy Bóg we mnie jest źródłem nowego życia. Moje serce przeszło transformację. Ja zaczęłam widzieć i odbierać impulsy, komunikację od Boga żywego. Problem polega na tym, że ludzie, że każdy człowiek rodzi się oddzielony od Boga, oddzielony. Więc nie ma sensu pytać, gdzie jest Bóg, bo Bóg dał tę ziemię tobie. Ale jeżeli ty nie jesteś pojednany z Bogiem, jeżeli ty nie jesteś jedno z Bogiem w swoim sercu, w swoim duchu, jeżeli nie jesteś jedno, jeżeli w twoim sercu nie mieszka żywy Jezus Chrystus, to niestety nie ma takiej możliwości, żeby zmienić historię, żeby zmienić, jak wygląda życie w tym momencie. Nie ma takiej możliwości. Bez Boga każdy człowiek jest po prostu zdany na cokolwiek płynie w jego kierunku. Z Bogiem wszystko jest nowe. Wszystko jest inne. Jest to źródło nowego życia. Dla mnie, kiedy ja osobiście poznałam żywego Jezusa Chrystusa, całe moje życie się zmieniło. Ale wiecie co? Ja nie miałam na co narzekać z punktu widzenia materialnego, bo ja mieszkałam w bogatym kraju. Ja sobie jeździłam na rafę koralową na urlopy, ale ja nie znałam Boga. Ja nie znałam Boga, bo Boga poznaje się tylko przez osobę Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest drzwiami, jest drogą do poznania żywego Boga. I ja wam o tym mówię dzisiaj, bo osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem jest źródłem pokoju z Bogiem. Jest źródłem nowego życia. Jest źródłem życia wiecznego. Bez Jezusa Chrystusa nie ma takiej mowy, abyś był zbawiony. Nie ma takiej możliwości, abyś miał pokój z Bogiem, bo nie ma takiej możliwości, żebyś miał kontakt z Bogiem. On jest niemożliwy. Jest niemożliwy kontakt z Bogiem. Nawet kiedy myślisz, że rozmawiasz z Bogiem, że jakby sobie z Nim rozmawiasz, albo jeżeli sobie myślisz, że masz krzyżyk na szyi, to masz jakąś ochronę. Albo jeżeli polajkowałeś jakieś zdjęcie na Facebooku, może jakieś zdjęcie Maryi, to ci da jakąś ochronę. Przyjacielu, to są kłamstwa i w tym nie ma Boga. Ale możesz Go poznać osobiście. Jeżeli wezwiesz imienia Jezusa Chrystusa, jeżeli powiesz, Panie Jezu, przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie, zmień los tego kraju,
naszego sąsiada. Panie Jezu, ale zacznij ode mnie. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego życia. Jeżeli to zrobisz, jeżeli szczerze zawołasz do żywego Jezusa Chrystusa, jeżeli szczerze powiesz: Jezus, ja wierzę, że jesteś realny. Jezus, ja wierzę, że istniejesz. Jezus, przepraszam, że żyję bez Ciebie. Przyjdź do mnie. Zmień moje życie. Jeżeli zrobisz to szczerze, prawdziwie, z głębi swojego serca, to przyjdzie do Ciebie żywy Jezus i On zmieni Twoją przyszłość. On zmieni całe Twoje życie. Przeżyjesz transformację swojego serca, tak jak ja przeżyłam 10 lat temu, kiedy ja podjęłam decyzję, że ja chcę poznać Boga. Ja chcę poznać prawdę o tym, czy On jest realny. I ja powiedziałam: Boże, ja chcę prawdy. Ja chcę prawdy. Jeżeli jesteś, to ja chcę prawdy o tym, gdzie Ty jesteś, w jakiej Ty jesteś formie. I przyszedł do mnie żywy Jezus Chrystus. To jest prawda. On jest realny. Wezwij imienia Jezusa nad swoim życiem, przyjacielu, bo to skarb. Amen.